Ten sezon na pewno był zdominowany przez ryzyko gradobicia. Największe straty wystąpiły w okresie sierpnia, czyli tak naprawdę intensywnych prac polowych. Był to 6 sierpnia. Po tym dniu zostało zgłoszonych ponad 2000 zgłoszeń. Jest to naprawdę bardzo dużo w okresie żniw. Największa strata w jednym gospodarstwie osiągnęła prawie 1 000 000 złotych odszkodowania spowodowanego gradobiciem. To pokazuje, jak istotne jest to ryzyko i jak istotne jest zabezpieczenie się przed tym ryzykiem, zwłaszcza w okresie prac polowych, gdzie te straty są naprawdę największe. Kolejnym zaskoczeniem tego sezonu były straty spowodowane przez przymrozki wiosenne i myślę, że tutaj zboża były dużym zaskoczeniem, no bo niestety te przymrozki, które występowały w okresie na przełomie kwietnia i maja, spowodowały niewykształcone kłosy w zbożach ozimych, ale również i jarych. Natomiast te straty były bardzo podobne do ryzyka suszy, a spowodowane były właśnie działaniem przymrozków wiosennych. Często lekceważymy sobie ubezpieczenie zbóż od przymrozków wiosennych, bo zakładamy, że zboże jest odporne na działanie przymrozków wiosennych. Jest to błąd, więc warto również zabezpieczyć się od tego ryzyka. Kolejne ryzyko, które dotyka producentów zbóż, to deszcz nawalny. Związane jest to z nagłymi opadami deszczu w najmniej spodziewanym okresie na polach, które powodują czasami nawet szkody całkowite polegające na zasklepieniu gleby i konieczności przesiania takiej uprawy. Dotyczy to oczywiście okresu tuż po siewie czy wczesnych fazach rozwojowych. Kolejna ważna rzecz, wyrwania czy zamulenia. To też często powodują, że niestety musimy z uwagi na zmniejszoną obsadę, czy to buraków cukrowych, czy kukurydzy, przesiać taką uprawę, więc warto o tym pamiętać. A w późniejszych fazach rozwojowych powoduje deszcz nawalny wylegnięcie. I o tym też często zapominamy, skupiamy się na tym podstawowym zakresie grad i ogień, co z naszej perspektywy i z naszych doświadczeń jest błędem. Producent zbóż dzisiaj powinien się ubezpieczyć w zakresie 5 ryzyk, zwłaszcza jesienią. Mówimy tutaj o ziminach, czyli pierwsze ryzyko najważniejsze to ujemne skutki przezimowania. Potem kolejne ryzyko, które może spotkać rolników, to wiosną, wczesną wiosną, to przymrozki wiosenne, gradobicie przez cały okres wegetacji, tak naprawdę tak samo jak deszcz nawalny i huragan. I ten pakiet tych 5 ryzyk powinien być podstawą, a pamiętajmy o tym, że zbóż w Polsce mamy najwięcej, bo to jest około 7 milionów hektarów. Ubezpieczenie samych zbóż jest najtańsze ze wszystkich upraw, więc warto poświęcić te środki i zabezpieczyć się, ponieważ ta produkcja jest w Polsce najważniejsza. Generali Agro oczywiście oferuje możliwość pokrycia tych wszystkich ryzyk, zarówno pojedynczego ryzyka gradu, jak i pakietu 5 ryzyk. Dodatkowo oferujemy również zabezpieczenie od ognia i tutaj jako jeden z niewielu zakładów ubezpieczeń w przypadku ubezpieczenia od ognia oferujemy również pokrycie strat w słomie, czyli nie tylko spalenie plonu głównego, ale również ubytek słomy, który jest wypłacany ryczałtowo 200 zł do każdego hektara. Myślę, że to jest fajne rozszerzenie, bo ta słoma ma coraz większą wartość na naszych polach, a w takim roku jak ten, tej słomy jest coraz mniej, chociażby z uwagi na suszę, więc tym bardziej jest ona cenna dla nas, producentów rolnych. Kolejna ważna rzecz, oferujemy promocję. Do końca października tak naprawdę wszyscy klienci, którzy ubezpieczą się w Generali, będą mogli właśnie to rozszerzenie od ryzyka ognia kupić o połowę taniej, bo będzie zniżka 50%. Myślę, że warto z niej skorzystać, również producenci rzepaku, którzy będą chcieli rozszerzyć swoją ochronę w przymrozkach wiosennych, bo w ramach tych klauzul specjalnych można również wydłużyć czas odpowiedzialności w przymrozku wiosennym. Ustawowo jest to 15 kwietnia, odpowiedzialność ubezpieczyciela zaczyna się od 15 kwietnia, natomiast my proponujemy już tą ochronę od 21 marca, a wiemy, że jest ona potrzebna chociażby po roku 2020, gdzie szkody prawie całkowite w rzepakach występowały właśnie już w okolicach ostatniej dekady marca. Kolejna ważna rzecz, wszyscy klienci, którzy ubezpieczą się w Generali, będą mogli również skorzystać z atrakcyjnej oferty bonu do sieci sklepów Biedronka, bo wydając tak naprawdę 300 zł na ubezpieczenie, 150 zł można odzyskać w bonie do Biedronki, a pamiętajmy, że to nie jest najważniejsze, bo najważniejsze jest to w momencie zawierania umowy ubezpieczenia, że funkcjonuje dopłata z budżetu państwa, która wynosi aż 65%, więc bardzo można obniżyć ten koszt ubezpieczenia dzięki tej dopłacie. Więc każdy rolnik powinien skorzystać, zwłaszcza ten, który stawia na tą produkcję towarową.